bez zbędnej zwłoki otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu. Witam wszystkich przybyłych gości. Dzisiejszy porządek dzienny jest Państwu znany. W pierwszym punkcie mamy rozpatrzyć i zaopiniować dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2024. W drugim rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku. Wpłynął do mnie także wniosek, co prawda bardzo późno, aby uzupełnić także porządek obrad o wypełnienie składu prezydium przez reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli nie będę słyszeć sprzeciwu, uznam, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i także rozpatrzymy, krótko mówiąc, uzupełnienie składu komisji. Czy jest sprzeciw? Nie widzę. Uznaję, że mamy także ten punkt dołączony do porządku obrad. Jeżeli chodzi o punkt drugi, rozpatrzenie planu pracy Komisji na rok 2024, pierwsze półrocze otrzymali Państwo tabelkę z wypełnionymi propozycjami. Nie chciałbym, aby Państwo mieli ten projekt od razu rozpatrywany na samym początku, aby była chwila ewentualnego namysłu nad... Widzę Pani. Panią Przewodniczącą, więc będziemy to rozpatrywać po referencie Ministerstwa Kultury, jeżeli chodzi o propozycje do budżetu. Natomiast oczywiście postarałem się także uwzględnić dwa wnioski, które wpłynęły po terminie, częściowo przynajmniej. Natomiast wypełnienie tego porządku pracy na rok 2024 oczywiście musi być jeszcze w części przynajmniej, bo w części już jest, skonsultowane z podmiotami, które będą organizowały nasze spotkania, przede wszystkim wyjazdowe, ale także z Ministerstwem Kultury. Niektóre propozycje są już skonsultowane, wpisane i mogę je potwierdzić, ale niektóre wymagają, krótko mówiąc, jeszcze krótkiej refleksji, więc będziemy traktować ten plan pracy na rok 2024 jako roboczy i do niego nie będziemy podchodzić ortodoksyjnie. Pani Przewodnicząca, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałabym poprosić, tak jak zresztą zwracałam się do pana wczoraj pisemnie, o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej komisji o informację ministra kultury na temat nielegalnych działań związanych z pacyfikacją mediów publicznych i wprowadzeniu tam uzurpatorów, a także informacją przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat strat, jakie bezpośrednio media publiczne ponoszą na skutek tego przestępczego uderzenia w funkcjonowanie mediów publicznych. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj, ponieważ to się w tej chwili dzieje, zajęli się tą sprawą w pierwszej kolejności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku? Wszyscy mają legitymację. A czy, panie przewodniczący, czy dopuści pan przewodniczący jakiś głos przeciw i głos za? Czy... Ja chętnie bym wygłosił głos przeciw, ale skoro był jeden głos za wnioskodawcy, to nie będziemy tracić już czasu. Mamy prosty wniosek. Wszyscy mają legitymację? Na dyskusję nie bardzo. Czyli rozumiem, że dyskusji nad wnioskiem pan nie przewiduje. A samym wnioskiem nie przewiduje. No rozumiem dyktatorskie Dziękuję metody. Dziękuję bardzo. Kto jest za Gratuluję tym wnioskiem? Gratuluję, panie przewodniczący. Gratuluję dyktatorskich metod, że nawet dyskusji na komisji nie ma. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Wniosek, jak Państwo widzą, nie przeszedł. Przechodzimy, proszę Państwa, ja, do porządku. Panie przewodniczący, ja mam wniosek formalny. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny o uzupełnienie porządku dziennego o informacje na temat niszczenia archiwów, które, jak podają niektóre media, następuje w tej chwili. To jest dorobek naszego państwa. No i myślę, że taka informacja powinna być, czy to rzeczywiście tak jest, że niszczy się ten dorobek, no bo to jest też wartość nie tylko historyczna, ale i no, wartość finansowa. Na te archiwa przeznaczono duże środki na ich utworzenie. No jeżeli jest niszczony dorobek artystyczny, no bo to jest dorobek artystyczny, historyczny,
dokumentalistyczny, to myślę, że Komisja Kultury na ten temat powinna uzyskać informacje. Dziękuję bardzo. Panie pośle, jest pan na tyle doświadczonym posłem, że pan doskonale wie, że zgromadzenie takiej informacji i przedstawienie w sposób właściwy, merytoryczny, nie budzący wątpliwości wymaga odrobiny czasu. Zgłaszanie takiego wniosku bezpośrednio na posiedzeniu komisji przy tak wypełnionym programie Czasu archiwa mogą być zniszczone. Kiedyś faszyści palili książki, dzisiaj wyniszczycie archiwa. No, to jest bardzo podobne do czasów, Kiedy Hitler doszedł do władzy. Po pierwsze, zdecydowanie zaprzeczam. To jest nieprawda, że niszczycie te archiwa? Zaprzeczam. Panie pośle, zaprzeczam. Dobrze. Ale proszę do prezydium komisji przedstawić ewentualne przesłanki lub konkretne dowody. Jeżeli pan ma informacje o przestępstwie, proszę zgłosić do właściwej prokuratury. Wie pan doskonale, jaka w tej materii obowiązuje procedura. Proszę nie zajmować komisji. Bardzo dziękuję, ale wniosek formalny został zgłoszony. Proszę go przegłosować. Nie każdy wniosek formalny będzie głosowany. A zgodnie z regulaminem, panie przewodniczący, ma pan obowiązek wnioski formalne głosować. Pani przewodnicząca Ligocka, proszę bardzo. Panie przewodniczący, jestem zdumiona, że pan nie ma wiedzy na temat niszczenia dorobku twórców i dziennikarzy, dokumentalistów, którzy pracowali dla telewizji publicznej przez ostatnie dekady. Wszystkie filmy, wszystkie dokumenty związane z kulturą, związane z historią, związane również z publicystyką, zniknęły z przestrzeni publicznej, zostały zniszczone. Ich nie ma. Gdyby pan porozmawiał choćby z Tomaszem Łysiakiem, dowiedziałby się, że cała jego twórczość zniknęła z przestrzeni publicznej. Nie ma ich na portalach telewizji polskiej. Zniszczycie nie tylko Reset, bo nie chcecie słyszeć o waszych związkach z Rosją i nie chcecie, żeby Polacy o tym wiedzieli, ale niszczycie również materiały dotyczące polskich twórców. Co wam przeszkadza polska kultura? Rozumiem, że pilnujecie cenzorsko prawdy o sobie, ale co wam przeszkadza historia o pisarzach czy twórcach? Wszystko to zostało zniszczone. Wszystko to nie istnieje. Pani przewodnicząca, popieram wniosek pana Marka Suskiego. To może dostaniemy w ramach reparacji od Niemców ich materiały. Panie przewodniczący, o polskich obozach koncentracyjnych na przykład. Panie przewodniczący, no to jest skandal, że przewodniczący kultury, kiedy ma tego rodzaju informacje, nie chce tą sprawą się zająć. Panie pośle, liczyliśmy, że jednak w Sejmie będzie jakiś poziom debaty. No ja przywołuję pana do porządku. Panie pośle, bardzo po dziękuję. Pierwsze, nie mam takiej wiedzy. No więc informujemy pana. Dobrze, to prosiłbym, jeżeli pan ma taką wiedzę, opuścić Komisję Kultury i natychmiast biec do prokuratury, aby złożyć stosowny wniosek. Natychmiast! Wnioski do prokuratury są składane sukcesywnie, panie pośle. Bardzo dziękuję, bardzo mnie to cieszy, że wnioski zostaną zgłoszone do prokuratury w tej materii. A za radę wybiegnięcia bardzo panu dziękuję. Może w komisji. Natomiast od razu informacyjnie, żeby nie było wątpliwości, panie pośle. Nie na miejscu, panie. Moja wiedza o stanie archiwów państwowych, w tym także telewizyjnych, jest dość obszerna. Znam i wiem, jakie straty archiwa telewizyjne ponosiły także po 1989 roku. Ile materiałów zostało uszkodzonych, ile materiałów i jakie zostały, krótko mówiąc, zniszczone. Było to wielokrotnie przedmiotem prac rozmaitych gremiów. Możemy do tego wrócić, nie blokuję tego tematu, natomiast nie wyobrażam sobie, abyśmy w tym trybie, w sposób poważny i odpowiedzialny, podjęli ten temat na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Ten temat uważam za, na ten moment podkreślam, zamknięty. Proszę o panią minister o przedstawienie planu budżetu na rok 2020. Rozumiem, że nie będzie pan wniosku formalnego głosować. A co do niszczenia archiwów po 1989 roku, komuniści rzeczywiście zacierali ślady swoich przestępstw. No teraz nie wiem, jeżeli jesteście tacy niewinni, to czemu zacieracie ślady? No to właśnie ja apeluję o przestrzeganie regulaminu i przegłosowanie wniosku formalnego. Macie większość, to odrzucicie, ale nawet nie chcecie głosować wniosku formalnego. Panie pośle, nie będziemy głosować każdego wniosku, który nie spełnia... W pełni spełnia. To jest Komisja Kultury. Chodzi o nasze kulturalne zasoby. Proszę przejść do referowania. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, zgłaszają się posłowie, którzy chcą zabrać głos. Proszę nie ograniczać możliwości wypowiedzi się członkom komisji. Będą mieli taką możliwość. Panie Przewodniczący, łamie Pan regulamin. Nie zgadza się Pan na głosowanie nad wnioskiem formalnym i nie dopuszcza Pan posłów opozycji do głosu. Chciałabym Pana Przewodniczącego jakby poinformować, że to jest niezgodne z regulaminem i z obyczajem również parlamentarnym. Przecież proszę chyba bardzo, nie jest pan komisarzem stanu wojennego. To w stanie wojennym były kneblowane usta opozycji. Panie Przewodniczący, dzisiaj może jeszcze po tym oświadczeniu Panie i Panowie Tuska, posłowie pracujący w wielu komisjach mają, ale teraz ja otrzymałem głos, panie pośle. Gratuluję. Zgłaszał się pan po politykach opozycji. Posłom, którzy się wcześniej pośle, od pana zgłaszali. Panie pośle. Wcześniej od pana się zgłaszali inni posłowie i według kolejności zgłoszeń pan przewodniczący powinien. A ja zgłosiłem wniosek formalny i pan przewodniczący go nie przegłosował, więc pan w takim razie od wielu minut zgłaszają się dwa inni posłowie zanim pan panie pośle Suski, nie jest pan już wiceprzewodniczącym ani przewodniczącym komisji. Jest pan członkiem komisji, owszem, ale teraz proszę uszanować to, że pan przewodniczący Zdrojewski przekazał głos nie komuś innemu niż panu. Posłom, którzy się wcześniej zgłosili. Panie pośle. Kolejne łamanie standardów. To jest pan kolejne. Pan jest ekspertem od łamania standardów. Teraz proszę mi złożyć pośle, wniosek formalny. 23 lata jestem bardzo w Sejmie proszę, i regulamin znam. Panie przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek formalny, ponieważ posłowie pracują dzisiaj w wielu komisjach. Mamy porządek dzienny, który powinniśmy zrealizować. I nie chciałbym, żeby posłowie tutaj będący na sali z Prawa i Sprawiedliwości zakłócili dzisiejszy porządek dzienny licznymi wnioskami formalnymi, niepotrzebną dyskusją. Powinniśmy dzisiaj zrealizować ten porządek, który został przesłany posłom, dlatego bardzo proszę i składam taki wniosek formalny, żebyśmy przeszli do realizacji porządku dziennego. Nie jest potrzebna debata. To ma pan rację. Dyktaturze nie jest potrzebna debata i wnioski nasze są niepotrzebne. Panie pośle, zgadzam się z pana określeniem. Opozycja jest niepotrzebna. Niestety pan przewodniczący nie udziela głosu, więc sam sobie udzieliłem. Panie przewodniczący, jeszcze raz apeluję do pana. Zgłasza się od kilku minut dwóch posłów naszej komisji do głosu. Bardzo proszę o udzielenie im głosu. Wszystkim dam szansę zabrać głos w określonym punkcie i w określonym czasie. Nie zgłaszają się teraz. Ja wiem, że się zgłaszają teraz. Mogą nawet przed wczoraj się zgłaszać. W ramach tej dyskusji, panie przewodniczący, ta dyskusja, proszę, jeszcze raz podkreślam, pani przewodnicząca, została zamknięta, jeżeli chodzi o porządek obrad. Nie została zamknięta. Nie przegłosował pan wniosku został o zamknięcie debaty. Jak pan nie przegłosuje, w ramach to rzeczywiście możemy zamknąć wnioskiem dyskusję. Formalnym zgłasza się dwóch pan parlamentarzystów. Pan przewodniczący Król zgłosił wniosek przeciwny do wniosku pana panie przewodniczący. Posła Suskiego, aby zamknąć na tym etapie dyskusję dwóch i przejść posłów do zgłasza się od wielu obrad. Minut. Do głosu to, w proszę, punkcie. To proszę w takim razie panie ten wniosek przegłosować. Czemu tak pan się boi stanie, się udzielić tylko, głosu Piotrowi tak Glińskiemu? Tak się stanie, tylko niestety panu Suskiemu przeszkadza cały czas pani posłanka Lichocka. Nic panie przewodniczący, co Piotr Gliński powie takiego, czego pan nie chce dopuścić teraz ja do głosu? Ja się nie obawiam pana... No to proszę udzielić głosu, przecież zgłasza się. Co za problem? Jest dyskusja, proszę pana, to jest. To jest dyskusja, normalna dyskusja, proszę państwa. Panie przewodniczący, Piotr Gliński nie powie niczego, co państwu straszliwie zaszkodzi. Skąd proszę. Pan się tego boi? Nie, nie boję się. To proszę udzielić tak. głosu. Udzielę po przegłosowaniu wniosku teraz pana posła. Teraz jest dyskusja. Zgłasza się od wielu minut. Udzielił pan tak, głos to jest Sejm, a nie spacerniak w więzieniu. Szanowni państwo, żeby nie było wątpliwości. O pilnowanie zasad, normalnych zasad zapisanych w regulaminie. Jest dyskusja. Przywołuję panią do porządku. Nie udzieliłem pani głosu, zabrała pani głos po raz kilkunastokrotnie. Ale panie przewodniczący, co to są za metody? Co, zaraz silni panowie przyjdą i nas wyprowadzą? Proszę dopuszczać wszystkich posłów, którzy chcą zabrać głos. Proszę zwrócić uwagę, który mamy czas i cały czas wszyscy zabierają głos. Wszyscy są dopuszczeni. Głosujemy w takim układzie wniosek.
Panie przewodniczący, zgłasza się dwóch posłów w tej sprawie do głosu. Czego się pan boi? Ale zgłosili się jeszcze przed zgłoszeniem wniosku o zamknięcie dyskusji. No powinien pan im udzielić przed zamknięciem dyskusji. Powinien pan im udzielić. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem zgłosić wniosek formalny o przerwę i zawezwanie na komisję ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana pułkownika Sienkiewicza, w związku przede wszystkim z jego wczorajszą decyzją, która jest niezgodna z prawem, no ma wszelkie znamiona działania, pozorowanego działania, które niszczy funkcjonowanie mediów publicznych, i chciałem zwrócić uwagę, że jest to wniosek związany z porządkiem dziennym, który zresztą powinien być uzupełniony, to jest mój drugi wniosek o uzupełnienie dotyczące właśnie tej procedury wprowadzenia spółek medialnych w likwidację, ponieważ uzasadnienie tej decyzji, między innymi ono jest bezprawne samo w sobie z mocy prawa, natomiast uzasadnienie dotyczy tego, że wynika to jakoby z braku finansowania. Odnośnie Polskiej Agencji Prasowej chciałem zwrócić uwagę, że finansowanie tej instytucji nie ma nic wspólnego z 3 miliardami złotych i ewentualnie z ustawą okołobudżetową, ponieważ nawet w Państwa prezentacji to jest ujęte, Polska Agencja Prasowa jest współfinansowana przez dotacje pochodzące z części 24, czyli z resortu kultury, czyli z budżetu, a nie z ustawy pozabudżetowej, a w prawie w 90% Polska Agencja Prasowa się samofinansuje. A więc przyczyny tej pozorowanej likwidacji są także fałszywe, jeżeli chodzi o komunikat i przesłanki, na które się powołuje pan minister Sienkiewicz. I każdy odpowiedzialny parlamentarzysta, my występujemy w imieniu polskiego społeczeństwa, jest zobowiązany do zadania pytania panu ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, dlaczego podjął decyzję. Czy nie wiedział o tym, że to jest finansowanie z innego źródła? Nie ma nic wspólnego z tą ustawą okołobudżetową? Czy też zrobił to celowo i złamał prawo świadomie? Jest to rzecz bulwersująca, tak jak już to było mówione. Mamy w tej chwili do czynienia z zamachem na polską demokrację. To jest nie tylko zamach na niezależne media, na pluralizm medialny, ale to jest zamach na polską demokrację. Każdy polski parlamentarzysta powinien być tego świadomy i zająć stanowisko. Jeszcze raz proszę o przerwę i wezwanie na komisję pana ministra Bartłomieja Sienkiewicza, aby wytłumaczył posłom i opinii publicznej, dlaczego podejmuje bezprawne, jawnie łamiące prawo działania i powołuje się jeszcze na przesłanki nieprawdziwe, bo w przypadku PAP-u jest to ewidentnie nieprawdziwa przesłanka. Żadne finansowanie PAP-u nie zostało żadnymi decyzjami, czy to pana prezydenta, czy pana ministra kultury, czy pana premiera Tuska, zlikwidowane. PAP się samofinansuje i ma dotacje zapisane w budżecie, który dzisiaj będzie tutaj zresztą dyskutowany i przedstawiany. Te dotacje były zwiększane, więc skandaliczna niekompetencja, a także no, działanie na szkodę spółek medialnych. To wymaga reakcji, debaty publicznej i to wymaga także debaty na Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze drugi głos, nie widzę. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, tak, jestem posłem 2 miesiące, mam takie pytanie. Uchwała, ta słynna uchwała dotycząca mediów, dlaczego nie odbyła się nad nią żadna, kompletnie żadna debata na Komisji Kultury? Kwestia no tak naprawdę policyjnego, siłowego przez ochroniarzy przegonienia dziennikarzy, przegonienia władz telewizji publicznej, radia, PAP-u, no taka kwestia to powinien być chyba punkt numer jeden na Komisji Kultury. Powinniśmy nad tym dyskutować, powinniśmy o tym mówić. Powinniśmy mówić o tym, dlaczego serial na przykład Reset zniknął jako pierwszy ze stron telewizji publicznej. Tutaj pani poseł Lichocka mówiła o innych programach historycznych. Możemy też mówić, dlaczego do dzisiaj nie ma sygnału telewizji regionalnych.
przykładowo TVP Szczecin. To są programy, które nie zostały wyemitowane. Programy, które przedstawiają naszą kulturę, kwestie związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. To wszystko zostało nagrane, nie zostało wyemitowane. Kto pokryje koszty które nie zostały wyemitowane? Kto zwróci pieniądze reklamodawcom? No takie rzeczy powinny znaleźć się dzisiaj na tej komisji. Kwestia likwidacji telewizji publicznej, radia publicznego, PAP-u, no to są kwestie najważniejsze z punktu widzenia dzisiaj naszej ojczyzny. Więc każda inna debata to powinna być odsunięta na dalszy punkt. Panie przewodniczący, jeszcze raz apeluję, składam wniosek formalny, żeby przeprowadzić debatę nad stanem mediów publicznych, nad tym, dlaczego nie odbyła się debata przed głosowaniem nad uchwałą i ogólnie o tym, co dzisiaj się dzieje w naszym kraju w kwestii mediów publicznych. Pani poseł Urszula Augustyn. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo posłowie, panie posłanki. Otóż, o ile dobrze wiem, dzisiejsza komisja jest zwołana z pewnym porządkiem obrad. I państwo ten porządek obrad przyjęli, teraz zgłaszacie wnioski formalne. W porządku obrad dzisiaj mówimy o projekcie budżetu i o planie pracy na najbliższe pół roku pracy komisji. Jeśli państwo macie jakieś inne pomysły, to należało je zgłaszać do programu prac komisji. Jeśli nie, to zawsze macie jakąś inną ścieżkę. Natomiast blokujecie dzisiejsze posiedzenie komisji po prostu dlatego, że macie taki pomysł. No więc chciałam państwu powiedzieć, że jeżeli chcecie rozmawiać o mediach publicznych i o innych tematach, to bardzo warto. To są bardzo ważne problemy, bardzo ważne tematy, ale proszę wnieść do przewodniczącego zwołanie kolejnego posiedzenia. Natomiast do dzisiejszego porządku obrad, który został zatwierdzony, nie mieliście uwag. Jeżeli tak, to realizujemy porządek dzisiejszego posiedzenia. Gdyby pani posłanka Lichocka, pani przewodnicząca Lichocka zauważyła, że jesteśmy na posiedzeniu Komisji Kultury i uprzejmie nie wchodziła innym posłom w głos, byłoby bardzo miło. Jak proszę państwo sobie z posłem Suskim wchodzicie w głos, nie przeszkadza mi to. Natomiast przeszkadza mi, że pani nie umie zachować podstaw kultury i pozwolić mi wypowiedzieć własną kwestię. Proszę nie wprowadzać opinii publicznej. Uważam, że wniosek o zwołanie kolejnej komisji to jest zupełnie inny wniosek. Natomiast dzisiaj mamy w projekcie budżet państwa i realizację tego punktu. Powinniśmy właśnie teraz przeprowadzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję już na tym etapie. Przejdziemy do głosowania nad wnioskami, które zostały zgłoszone. Proszę bardzo, jako ostatni. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja jestem po prostu zdumiona sposobem procedowania wszystkiego, co się tutaj dzieje. Bo po pierwsze, z ustawy o mandacie posła i senatora wynikają zupełnie inne zapisy, niż pan przewodniczący nam to sugeruje. Pan nas traktuje teraz, posłów Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jako ludzi, którzy tu przyszli blokować panu komisję. A my jesteśmy reprezentantami naszych wyborców, tysięcy wyborców, którzy są zaniepokojeni sytuacją w mediach publicznych, którzy protestują na ulicach, którzy wypisują do nas różne pisma z pytaniami, na które pan przewodniczący, a właściwie minister kultury powinien nam odpowiedzieć i nie ma bardziej bieżącej sprawy w tej chwili do przedyskutowania w państwie niż ta sprawa, która wzbudza i będzie wzbudzała coraz większe niepokoje społeczne. I przychylając się tutaj do słów mojego przedmówcy, pana posła Mateckiego, przecież proszę państwa, wstrzymanie emisji we wszystkich ośrodkach regionalnych generuje gigantyczne straty z powodu reklam, które były tam zamawiane i nie są emitowane. Myśmy sprawdzali w ramach kontroli, jak to wygląda w poszczególnych ośrodkach. Faktycznie dziennikarze nawet nie dostali żadnego, czy w ogóle kierownictwa też ośrodków, nie dostały żadnych pism, żadnych dokumentów, żadnych nawet maili wskazujących na to, na jak długo i z jakiego powodu te przesyły zostały wstrzymane. Telewizja spełnia również funkcję bardzo ważną, strategiczną, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Mówię o telewizji publicznej. I nie można lekceważyć takich tematów, mówiąc nam teraz, że to jest temat, który omówimy za parę tygodni. Bo za parę tygodni ten temat nie będzie aktualny. A niszczenie archiwów w telewizji polskiej to jest sprawa już zupełnie bulwersująca. I to jest wszystko działanie na szkodę spółki państwowej. Więc ja mam prawo też pytać jako poseł, nie będący członkiem tej komisji, ale moje pytania są akurat adresowane i do pana przewodniczącego komisji i również byłyby adresowane do ministra kultury. Mamy prawo oczekiwać odpowiedzi na te pytania i nie za parę tygodni, tylko już teraz. Jeszcze jeden głos po czasie zgłoszony, ale ponieważ kilka zdań zaledwie, proszę bardzo.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem tylko dodać i poprzeć ten wniosek o przerwę i zaproszenie tutaj ministra kultury i odpowiedzenie także na pytanie dotyczące kanału TVP World. Dla nas, jako dla ludzi zajmujących się sprawami międzynarodowymi, ten kanał był bardzo istotnym także przekaźnikiem różnego rodzaju informacji dotyczących Polski i całej Europy Środkowej na świat anglojęzyczny. Kanał został w zupełności wygaszony, dostajemy mnóstwo sygnałów, chociażby od naszych kolegów, partnerów z Ukrainy, że ta przestrzeń medialna dotycząca rosyjskiej agresji na Ukrainie i w ogóle sytuacji bezpieczeństwa w regionie dominowana w tym momencie jest przez kanały rosyjskie Russia Today, TVP World było taką odtrutką na tą rosyjską propagandę. Od kilku dni ten kanał nie funkcjonuje, została zwolniona załoga, został wygaszony nawet w internecie na platformie YouTube kanał, zupełnie przecież nie traktujący o sprawach wewnętrznych Polski, polskiej polityce, tylko o sprawach natury międzynarodowej. Wydaje się, że nie tylko Komisja Kultury, ale w ogóle Sejm Rzeczypospolitej i opinia publiczna powinna znać powody, dla których także i ten kanał został wygaszony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nie chciałem wchodzić z Państwem a propos tego wniosku w polemikę. Moja ocena tego, co się dzieje w mediach publicznych, jest odmienna od uzasadnień do tego wniosku. Podzielam jednak opinię, iż temat jest ważny, temat jest istotny i powinien być rozpatrywany, jak nie na posiedzeniu plenarnym Sejmu, to na Komisji Kultury, bo kultura w tej materii ma także w szyldzie media. Podkreślam jeszcze raz, uważam ten temat za istotny, ważny, natomiast nie podzielam, jeszcze raz podkreślam, nie podzielam tej oceny, która się pojawiła, a ocena brzmiała niszczenie mediów publicznych. Ja wręcz odwrotnie uważam, że mamy do czynienia z sytuacją ratowania mediów publicznych, tak, przywracania ich społeczeństwu, przez niszczenie archiwów, przywracania ich społeczeństwu, eliminacji treści o charakterze partyjnym. A Jaruzelski też przywracał demokrację. I przekazów, które nie licowały niech pan z sobie misją publiczną. Już wyłączyliście sygnał telewizji. Ale ponieważ szanuję Państwa głosy, Państwa wnioski, stawiam w tej chwili wniosek przeciwny o to, abyśmy przeszli do porządku dziennego, porządku zaproponowanego, czyli do budżetu i planu pracy komisji. Kto jest za takim wnioskiem? Proszę włączyć karty. Panie przewodniczący, proszę sformułować wniosek, bo żeby tak powtórzyć. Jest. Wniosek jest o przejście do zaproponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia komisji, w którym mamy następujące punkty. Przede wszystkim budżet Ministerstwa Kultury na rok 2024, plan pracy na rok 2024, pierwsze półrocze i uzupełnienie składu komisji o reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości. Działa maszyna? Kto jest za przejściem do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Nie działa jeszcze? Czekamy. Osoby oczywiście uprawnione, bo mamy wielu gości. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie działa jeszcze, czekamy. Proszę sprawdzić. Działa? Działa. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyniku. Przystępujemy do porządku obrad.